Na pomysł napisania tej powieści wpadłem przy okazji czytania książek w Wrocławiu, książek historycznych. Myślę tutaj przede wszystkim o mikrokosmosie Davisa i Murhausa, a także o takiej bardzo istotnej monografii miasta, napisanej zresztą przez Niemca Gregora Tuma. Wrocław, obce miasto 45 i potem. I te dwie książki uświadomiły mi. Że w tym okresie doszło we Wrocławiu i w ogóle na Dolnym Śląsku, czy szerzej też na ziemiach odzyskanych, do wydarzenia bez precedensu. Po prostu doszło do całkowitej wymiany ludności. Czegoś takiego nie było do tej pory w historii. Bo do tej pory, jeżeli się toczyły wojny i nawet jakieś tam fragmenty terytorium zmieniały właściciela, to polegało to na tym, że właściciel. Y, y, przyłączał to razem z mieszkańcami. Zasadniczo się tym mieszkańcom nic nie działo. Przypomnijmy sobie choćby wojnę francusko-pruską 1870 roku, kiedy przyłączono Alzację i Lotaryngię do Niemiec z mieszkańcami. Nie słyszałem o żadnych czystkach etnicznych. Tutaj właśnie w 1945 roku na ziemiach tak zwanych odzyskanych doszło do tego wydarzenia bez precedensu, że w ciągu trzech lat Jedna ludność została wywieziona, i chodzi tu o liczby milionowe, a na ich, na ich miejsce zostali zaimplement, zaimplementowani kompletnie inni ludzie z kompletnie innej części Europy. Dla pisarza to jest temat, bo to jest dramat. To jest po prostu dramat y, historii i y, 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 y tragedia zarazem, y, która dotyka milionów ludzi, tak w sensie narodowym, jak i osobniczym ludzkim. Ja się skupiłem przede wszystkim na Losach jednostek, których ten dramat, ten wielki przełom dotyka i, i niszczy i, i burzy ich życie. Bo tu, tu nie tylko chodzi że, o to, że to Niemcy zostali wypędzeni, ale przecież tak naprawdę to Polacy też zostali wypędzeni. I nie tylko chodzi tutaj o wypędzenie z Buga, z ziem zabranych przez Stalina, z Kresów, ale też o wypędzenie z Polski. Bo przecież ta Polska po 1945 roku nie miała nic wspólnego z tą Polską. Y, 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 którą broniono w roku 1939.